Witajcie, z tej strony Dirili Śliwka. To jest 32 odcinek z gry Super Mario Odyssey. No i miało być Super Mario Sunshine, ale stwierdziłem, że Sunshine pojawią się odcinki w weekend. No i może później jeszcze trochę. I za początek mamy klasyczny kostium, taki bardziej pomarańczowy. W sensie te czapka i te spodnie z szelkami. A ten strój jest taki jakby niebieski, bo w ogóle normalnie Mario ma chyba... No tak, normalnie ma Mario niebieskie spodnie, a teraz jest to jakby tutaj odwrócone. Więc... no, ciekawie to wygląda. Taki zwykły Mario, tylko po prostu... zmiana kolorów. No i dobra, dzisiaj sobie zabierzemy trochę księżyców. Tylko myślę, że... najpierw mógłbym zrobić coś takiego. Wow, ale to wygląda. Kurczę, tylko że... kurczę, wolałbym to zrobić gdzieś w takim miejscu. O kurde, filtr zmieniłem. Jak to się filtry zmienia? O, dobra. Czekajcie, bo to ma... jeszcze raz. Kurde. O! Dobra. Wow, jak to wygląda. Nie no, idealne po prostu, uwielbiam to. Dobra, więc mamy do zdobycia 24 księżyce i 3 monetki. Więc jakbym dzisiaj zdobył 12, albo więcej, jakby się udało, to by było wyśmienicie. Więc najpierw tak. Mamy tutaj dużo X-ów do odkrycia, więc przeniosę się może tutaj do tego Forest Charging Station i rozegram sobie wyścigi. Ponieważ tego jeszcze nie robiliśmy. Okej. Się bałem przez chwilę, że się nie nagrywa dźwięk, w sensie głos, ale nagrywa się, więc jest dobrze. Okej, mamy tym razem taką pogodę, jak to UFO napadło na nas wtedy, więc trochę się to ciekawie zapowiada, tylko co? Dziawu! nie, dobra, teraz to ja się muszę pośpieszyć, kurczę, bo oni już tutaj są. Ty czerwony jest szybszy ode mnie. Nie może być. Czekajcie, bo tu źle w ogóle zrobiłem. Dobra. Gościu w ogóle nie wiedział, ale na szczęście ja tutaj mogę sobie przeskoczyć. Oj, dobra, mogę się nawet walnąć, bo gościu przez labirynt sobie idzie. No, kurde, Mario. Okej. Wygrałem. Trochę mało zoptymalizowane, ale przynajmniej wygrałem. To się liczy. Okej, księżyc mocy, dzięki. Okej. No i... puchar mistrza jeszcze do zdobycia. No to też, wiadomo, sobie zrobimy zaraz. Znaczy teraz. W sumie. W sumie to teraz. Dobra. Okej. Zobaczcie, gościu też leci tutaj skrótem. Wow. Ale ja jestem od niego szybszy. Teraz sobie zrobię... oj, nie tak, kurde. O matko, co ja zrobiłem? W sumie to jakbym apruta złapał. Się mogę podciągnąć elegancko. Teraz tutaj... ja nie mo... nie! Okej. Kurde. Nie no, reset. Odbiłem się od niego. Już Grand Panda zrobiłem i wcisnąłem Y, bo chciałem czapeczką rzucić. A z racji tego, że się z niego odbiłem, no to po prostu powstał tego totalny, z tego totalny chaos. No i wpadłem do tych płuców.
Ale podczas wyścigu nie można, więc zostałem wywalony gdzieś tam w jakieś losowe miejsce. No kurde, Mario! Dobra, ale tym razem użyję może Apruta. Dobra. O kurde, bo gościu te... Nie, gościu! Dobra. O kurczę. Czyli chyba jakbym miał 41 sekund, to już bym z nim nie wygrał. No, spójrzcie. Jednak tutaj trzeba było się faktycznie bardziej postarać niż wtedy. Dobra, widzę tam jeszcze gumbet. Więc oczywiście musimy gumby zbierać. Oj, tutaj nadepnąłem. Ale dobra, weźmy, złapmy ten stack. Kurde, tylko... No tylko właśnie, trzeba nie zabijać tych gumb. Ale dobra, zaliczyło ładnie. A, to ja już to zdobyłem? To dziwne. Szczerze myślałem, że nie, no ale dobra. Oj, jak tam skoczyć, bo tam jest wąska krawędź. Aha, można tak, spoko. No i teraz... Gdzie jeszcze? Dobra, weźmy tam Observation Deck. I chyba, słuchajcie... Tutaj pod tym jest właśnie... Orzech. Którego... Rozwalić możemy... Najłatwiej, kiedy posiadamy Apruta. Więc trzeba go sobie tutaj sprowadzić z dołu. Więc już to robię. Sobie takimi skokami będę leciał, będzie szybciej. Wszyscy się boją. Danger, danger. A, są bloki. Okej, to wiele wyjaśnia. Okej, orzech pod układem obserwacyjnym. No i dobrze. Właśnie, kurde, tego Apruta to w sumie nie chcę jeszcze... Złapię go? Nie, już chyba go nie zdążę złapać. A nie, zdążyłem, dobra. Bo... Jakbyśmy się przedostali na tamte platformy, co są na... Na północy. Tamte, co opadają. Właśnie tam. No to... Tam jest jeszcze jeden księżyc za to. O kurde! Okej, okay. Nic się nam nie stało. W sensie, fall damage'u w tej grze nie ma, jeśli... wiecie, jeśli nie wiedzieliście, to nie ma. Tylko po prostu jak spadniemy z dużej wysokości, to tak Mario... Jest to jakby na chwilę taki oszołomiony. O kurde, prawie spadłem. Osobnik, który może wyciągać się wiele razy wiele razy tyle, ile ma swoją własną wysokość. Bardzo chciałem jednego zbadać z bliska. Czyli korzenie wyciągałem się właśnie tak. Już widzę. Tajemnica została rozwiązana. Okej, tylko szkoda, że... On nam tej tajemnicy nie zdradzi. O! Nie. O! Dobra. Okej. Niby spadłem, niby nie. Nie wiem, co się stało. Dobra. No i tu jest ten ptaszek chyba. No dobra. Złapmy ptaszka, bo on mnie denerwował już przez długi czas. Mówię, kurde, no. Muszę go złapać. Więc najlepiej będzie ptaszka złapać właśnie spinając się na to drzewo. Gdyż on tu będzie przelatywał. Z tej strony raczej. Ale mogę się mylić. Nie no, pamiętam, że z tej. Zobaczmy na mapkę.
Okej, okay, już jest chyba... O, zobaczcie, ten X przy jednej z tych wież się przemieszcza. No i to jest właśnie ten ptaszek. No. No idealnie. Tak, podróżujący przez las. No i a propos tutaj tego miejsca, to musimy sobie wziąć jednego Firebro. Tylko muszę chyba... A, musiałbym się na górę wspiąć. No dobra. Zrobię to. Naokoło. Oj. Ostrożnie. Ostrożnie. Chcemy, żebyś Mario sobie krzywdę zrobił. Przypadkiem. Bardzo tego nie chcemy. Dobra, tutaj trzeba sobie jakoś wskoczyć. Okej. No i będzie tutaj Firebro. Więc już go tutaj łapię. No i jesteśmy u góry z powrotem. No i skok. Się od nich odbić. O, ale fajne. Okej, no i mamy księżyc również, kolejny. Gorąco, gorąco, gorąco z ogniska. Okej. I co dalej? Kurde, tam mam jakiś X ze sobą. Ciekawe gdzie. Czekajcie, to jest... Tak jakby tuż nade mną. A, jest faktycznie orzech. Bardzo blisko. Dobra. No to już. Orzech w składziku robotów. Dobra. No to na górę wejdźmy. Na górze zawsze warto być. A, bo to jest tutaj. Stacja ładowania. To chyba już robiliśmy tę rakietę. Z tego, co mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Nie, no tak, to było z tymi paragumbami, pamiętacie? No dobra, ale i tak tu przyszedłem po to, żeby zebrać sobie czołg. Ponieważ... Oj. Kurde. Ponieważ potrzebujemy czołgu, żeby zdobyć jeden z księżyców. Więc czołgi są dokładnie tutaj. Tam, gdzie były zawsze. Musimy po prostu sobie spaść. Znowu spadamy, kurde. Ciekawe, ciekawe. I chyba musimy się udać. Mogę królika zastrzelić. No. Nie, nie mogę. Okej. Będzie przede mną uciekał, ale go nie mogę zastrzelić. No właśnie, chodzi tutaj o te kamienie. No właśnie, mamy tu księżyc. W środku kamienia w lesie. No i chyba... Musiałbym jeszcze się rozejrzeć tutaj. W tym terytorium. O, hint art. Dobra. No i musiałbym się tu rozejrzeć, żeby po prostu zobaczyć, czy tutaj monetek nie pominąłem. No właśnie, tych. No ale nie, nie pominąłem ich. Więc będę musiał trochę bardziej się wysilić, szukając. No ale dobra, mamy... 16 księżyców nam brakuje. No więc tak. Jeden z księżyców na pewno jest tutaj na górze, na tym, na tej wielkiej jakby tamie, tak to można nazwać, na tej wielkiej ścianie kamiennej. Więc tam już sobie polecimy. Więc tu nie. O, zobaczcie, jak tu jest wąsko. To właśnie będzie jeden taki
księżyc. Wow. Właśnie związane z rolowaniem się. Właśnie w tych tutaj. O, monetki. Okej, okay, 100 na 100. No to już. Związany z rolowaniem się z tych wzgórz, więc... Więc tak, trzeba go podejść pod tą nutkę z tej strony. No i chyba. No i chyba już lecimy. Na szczęście rolujący się Mario ma dużego hitboxa. Oj, pominąłem. Wszystkie dobra. Dobra, nie zdążę raczej, ale... Warto spróbować. Nie, no właśnie. Ale chociaż nie spadłem. Dobra. Chociaż nie spadłem i zdobyłem wszystkie monetki. Wow. A to mogłem zrobić w sumie potrójne odbicie. Więc jeszcze raz spróbujemy. Spróbować nie zaszkodzi. Ale wspinanie się faktycznie jest trochę nużące. Bo nic tu nie ma do roboty, tylko skakanie i rzucanie czapeczką. No i rolowanie się. Więc roll. Dawaj, Mario. Kurde, serio? Jeszcze pewnie spadnę. Dobra. Dobra, tylko trzeba się dobrze ustawić. No nie. No dobra, chociaż poćwiczę tutaj na tej węższej. No, dobra. To jeszcze raz spróbuję chociaż. Jeszcze raz, a jak się nie uda, no to... No to trudno. Ale powinno się już udać, słuchajcie. Może nie będzie to jakiś długi odcinek faktycznie teraz, ale... Jeszcze potem kupię te pamiątki, co zostały. No i muszę zbierać maksymalną ilość monet. Wiecie czemu? No właśnie, bo trzeba kupić kostium szkieleta w następnym odcinku za 9999. Okej, szczerze spodziewałem się, że będzie krzywo. Okej. Nie tak daleko. Kurde. Jeju, naprawdę. Dawaj. Nie, ale to jest... Nie. Kurde, nie. Dobra. Wow. Nie, czekaj. No nie, spadłem jeszcze na dół. Porażka. No nie, masakra. No ale dobra, może coś tu możemy zrobić. Tego nigdy nie wiemy, kurde. Dobra. Czekajcie, a te rury zrobiliśmy. Ja mam dla was taką poradę, że Mario zawsze się patrzy w kierunku poprawnej rury. To jest taka zgadywanka. Nie jest to fajne, ale jak się zna tą sztuczkę, to już się wie, czyli... Czyli na przykład jak staniemy tak, to Mario się patrzy w tą stronę. No tak, czyli to jest na pewno ta prawidłowa rura. No i teraz sprawdźmy. Okej, żadna z tych. Okej, czy to jest to? Dawaj. No, jest. Wow, i sporo monet w dodatku. Więc zabierzmy, pewnie. Dobra. Okej. Więc może jeszcze jeden księżyc, co wy na to? Potem zrobimy to rolowanie się w następnym odcinku. Dobra, jest potoczek. Ale strach na wróble gdzieś tutaj był. I właśnie... Daje nam to tutaj księżyc. Jeśli pójdziemy w dobrą stronę oczywiście, ja chyba idę w złą w ogóle. No, na pewno. Łatwo się tu zgubić w ogóle w tym lesie.
Czyli chyba raczej trzeba iść w tamtą stronę. O, dobra, widać już. Tylko żebym zdążył. Nie no, zdążę. Dobra, jest. Świecący się w dipłucach. No i dobra. To chyba tyle, słuchajcie. Mamy jeszcze 12 księżyców do zdobycia. A, musimy teraz jeszcze tylko wyjść. No i kupię pamiątki i pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Wow, 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 ale prędkość. Więc się już chyba pożegnamy. Dopiero 20 minut, ale wiecie. Chcę też coś zostawić na następny filmik. Coś ciekawego. Więc muszę sobie pograć poza odcinkami, żeby te 129 monetek zarobić. Żeby kupić sobie ten kostium. No a my tymczasem sobie już pamiąteczki kupujemy. Mamy naklejkę. Okej, taka prosta, ale stylowa. Bukiet kwiatów. I model robota. No, taki średni. Moim zdaniem. Już wolałbym ten... Już bukiet mógłby kosztować więcej. Czyli tak, wracając do Odyssey. Naklejka jest... Też gdzieś z tyłu? O, teraz naprawdę. Tuż pod oknem tylnym. O! Pozytywka. Co się da? No, pozytywka gra tak jakby. No i bukiet kwiatów na środku. Wow, to się dopiero dobrze prezentuje. No i robocik. No. I zobaczcie. O kurde, patrzcie, mogę poćwiczyć rolowanie. Bo tutaj nie ma jakby takiej ściany, którą Mario się może odbić, więc... mogę tam się w kącie toczyć. I nic mi się nie stanie. No dobra, więc... W takim razie dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. W następnym odcinku nagram sobie Mario. W sensie, w następnym filmie na moim kanale będzie Mario Odyssey. Znaczy, Sunshine, matko. Sunshine, nie Odyssey. Więc... tak jak większość z was wybrała. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!